Putin dozbraja Białoruś. Rosja nie spłaciła swoich długów. Na szczycie G7 kpili z Rosji. A na koniec Kaczyński zakpił z LGBT. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam polecić nasze weekendowe sądy, dwie, które wyszły zarówno w sobotę, jak i niedzielę. Byliśmy na Paradzie Równości, zrobiliśmy jedną sondę dotyczącą tak ogólnie tego, co tam się działo, gdzie nasi reporterzy spotkali również Rafała Trzaskowskiego i z nim porozmawiali, no i pytali, jakie mają postulaty. Były i osoby bardzo konkretne, które faktycznie dobrze się wypowiadały, były i tak zwane świry, albo bardzo zaborcze osoby, które nie za bardzo też wiedziały, po co się tam znajdują, ale mimo tego opinie miały mocną. Myślę, że bardzo ciekawa sonda, która odzwierciedla to w nieco inny sposób niż przedstawiają nam media, bo media nam przedstawiają to tylko albo z bardzo dobrej strony, albo z bardzo złej strony. My po prostu poszliśmy, porozmawialiśmy z wieloma osobami i wszystkie te rozmowy wrzuciliśmy do filmów, także nie ma tam kompletnie niczego wyciętego. Nie ma jakiejś rozmowy, której byśmy uniknęli, jeżeli osoba była fajnie kompetentna, przygotowana i wiedziała, po co tam jest, no to i to wrzuciliśmy i jeżeli tam po prostu ktoś wypowiadał się jak wypowiadał, to też to wrzucaliśmy, żeby niczego nie pominąć, żeby dać wam jak największy obraz rzeczywistości. Druga sonda, która wyszła w niedzielę, jest na temat adopcji. Czy pary LGBT powinny mieć możliwość adopcji? I tam już wyszło nieco bardziej kontrowersyjnie, ale zresztą ja już wam może nie będę tutaj cytował tego, co tam się konkretnie wydarzyło, tylko po prostu zachęcam do sprawdzenia naszych sąd. Macie je w opisie, w przypiętym komentarzu, tutaj są linki, także gdzie byście nie kliknęli i tak do nich traficie, są dwie sądy na naszym kanale, co mówią, zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. Zapraszam serdecznie, a teraz lecimy z pierwszym tematem. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba żąda z kolei, aby przedstawiciele państw paktu jak najostrzej zareagowały na bombardowania, nakładając na agresora surowe sankcje. Rosja dostarczy Białorusi sprzęt Iskander-M. Takie wiadomości przekazał Władimir Putin przywódcy Białorusi Aleksandrowi Łukaszence. Nastąpi to w ciągu kilku miesięcy, dodał Putin, cytowany przez agencję Reutera. Rosyjski przywódca mówił o tym na spotkaniu z Łukaszenką w Petersburgu. Oświadczył, że przekaże Białorusi zestawy Iskander-M, które mogą stosować zarówno konwencjonalnie, jak i jądrowo. Łukaszenka mówił w listopadzie 2021 roku w wywiadzie dla mediów rosyjskich, że zwraca się do Moskwy o dostarczenie kilku dywizjonów Iskanderów. Przekonywał wówczas, że Białoruś zagrożona jest działaniami z Zachodu i dlatego przy pomocy Rosji musi wzmacniać swoje uzbrojenie. W operacji specjalnej na Ukrainie kilkukrotnie wspominał już o broni jądrowej. No i wiadomo, nie od dziś znany jest fakt tego, że Łukaszenka romansuje politycznie z Putinem, a obecna sytuacja prowadzi do zacieśnienia tych więzi. Białoruś jest traktowana niejako jak województwo Rosji, które jest bezpośrednio graniczące zarówno z Ukrainą, jak i Unią Europejską, co jest bardzo na rękę Putinowi z tego względu, że jako że nie zaanektował Białorusi, jako że to nie jest część tego kraju, no to czegokolwiek Białoruś by nie zrobiła, to nie idzie na rachunek Putina. I jest to dla niego bardzo wygodne. Tym samym Łukaszenka też korzysta na tej współpracy, no i rączka rączkę myje. Pretekstem ma być m.in. to, że Łukaszenka jest zagrożony groźbą polityki Polski. Dlatego właśnie białoruski przywódca miał prosić Putina o pomoc Białorusi w przygotowaniu symetrycznej odpowiedzi na rzekome ewentualne ataki bronią nuklearną ze strony NATO. I tak, Putin obiecał Białorusi bardzo groźne i silne zestawy Iskander, a co to oznacza dla Polski? No, w dużym skrócie, problemy. Jeżeli Ukraina przegra, to w ciągu kilku lat Polska będzie sąsiadować z Rosją i wspierającą ją Białorusią. Nie brzmi to zbyt bezpiecznie, prawda? Nawet prezydent, celebryta Ukrainy wypowiedział się na temat tej sytuacji, mówiąc do Białorusinów wprost, że Putin próbuje wciągnąć ich w konflikt, który ich nie dotyczy. Dodał także, że dla Putina nie są to zbyt wiele warci, nie są oni zbyt wiele warci i ten po prostu ich wykorzysta. I tak z pewnością będzie. Zresztą ze strony ukraińskiego wywiadu pojawiają się głosy o tym, że jeśli Białoruś nie zdecyduje się na przystąpienie do konfliktu, to Putin sam zdecyduje o tym, że to zrobią. Mowa tu o prowokacji, którą podobno
przygotowuje Generalny Sztab Rosji. To mówi strona ukraińska. I nie jest to nieprawdopodobny scenariusz, biorąc pod uwagę to, że Rosja już w przeszłości korzystała z takich środków delikatnej perswazji, że tak powiedzmy. No ale cóż, jak się stanie, zobaczymy, a jak już w temacie Rosji jesteśmy, to przejdźmy może do kolejnego newsa, bo według naszej zachodniej narracji mają tam naprawdę horrendalne problemy. Nie mogą spłacić swoich długów. Jakie są to kwoty? No zobaczmy. Агентство Bloomberg сообщило, что Россия находится в нескольких часах от дефолта. W noc z воскресенья na poniedziałek istekaje льготny period dla... Rosja po raz pierwszy od ponad 100 lat nie wywiązała się ze spłaty zagranicznego długu. W nocy z niedzieli na poniedziałek upłynął termin 30-dniowej karencji w spłacie odsetek, która pierwotnie miała nastąpić 27 maja. Federacja Rosyjska po raz pierwszy od ponad 100 lat, czyli od czasu obalenia ostatniego cara Mikołaja II i rewolucji bolszewickiej w 1917, nie wywiązała się ze spłaty zagranicznego długu. W niedzielę upłynął termin zapłaty 100 milionów dolarów odsetek od dwóch obligacji rządowych wyemitowanych w dolarach i euro. Rosja miała dokonać płatności 27 maja, ale nie zrobiła tego. Następnie wprowadzono 30-dniowy okres karencji, który w niedzielę dobiegł końca. Niespłacenie długu zagranicznego jest wyraźnym sygnałem, że bariera sankcji nałożonych na Rosję przez Zachód w odpowiedzi na konflikt na Ukrainie przynosi rezultaty, pisze Bloomberg. Jest to ponury sygnał świadczący o szybkiej transformacji krajów gospodarczego, finansowego i politycznego wyrzutka. W odpowiedzi na działania Moskwy na Ukrainie USA i Unia Europejska zamroziły rezerwy walutowe rosyjskiego banku centralnego i odłączyły Rosję od międzynarodowego systemu finansowego SWIFT. Po raz ostatni Rosja nie spłacała długu w 1998 roku, ale dotyczyło to długu krajowego. W ubiegłym tygodniu Władimir Putin podpisał dekret o ustanowieniu tymczasowych procedur płatności. Zobowiązania z tytułu euroobligacji Federacji Rosyjskiej będą uważane za prawidłowo wypełnione, jeśli zostaną wykonane w rublach w kwocie odpowiadającej wartości zobowiązań w walucie obcej. Jednak aby zapobiec niewypłacalności, odsetki od obligacji muszą być wypłacane we właściwej walucie w wyznaczonym terminie. No to będzie przyznaniem nienadzieżności zachodniej infrastruktury. Rosji w tym случае ничего nie grozi, ведь самые мощные санкции против. I od razu potem, jak ten news trafił do sieci, pojawiło się mnóstwo materiałów o głośnym bankructwie technicznym Rosji. Nie dziwi to, biorąc pod uwagę fakt, że taki był cel sankcji i do tego dążyła Europa, prawda? Tylko co z tego? Rosjanie nie wyglądają, jakby zbytnio się przejęli swoim technicznym bankructwem. Gaz wszyscy kupują od nich i tak, bo w sumie nie mają alternatywy. Chiny zwiększają zakup rosyjskiego gazu. W zasadzie Rosja odnotowuje rekordowe przychody z gazu. Teraz kwoty. Te o techniczne bankructwo Rosji, to wiecie, o jaką kwotę chodzi? Chodzi, proszę państwa, o 100 milionów dolarów. W niedzielę upłynął termin zapłaty 100 milionów dolarów odsetek od dwóch obligacji rządowych wyemitowanych w dolarach i euro. A wiecie, ile zarabia Rosja na sprzedaży Zachodowi swoich paliw? Niemal miliard euro dziennie. 100 milionów to jest 1/10 z tego. I tu chodzi o dolary, a tam o euro, więc nawet nie 1/10. Ekstra, co? Czyli to jest ich bankructwo, którego, znaczy oni nie spłacili długu, który zarabiają w ile? 2 godziny? No. Oni nie spłacili długu, bo są niewypłacalni, bo nie mogą, bo są w takim kryzysie. Oni po prostu się z nas śmieją. Oni pokazują nam, że nie zapłacą, bo mogą nam nie zapłacić. I co nam zrobicie? W ten sposób jest to rozgrywane. Jak bardzo by zachodnie media nie próbowały wam przedstawić narracji, że to już ich koniec, krach, bankructwo, rubel niby rośnie i wzrósł 3-krotnie od swojego kryzysu, ale to nic nie znaczy, bo jest gówno warty. Takie materiały można znaleźć w polskiej prasie. Nie jest tak do końca, że tak to łagodnie ujmijmy. Aby uniknąć sankcji, rosyjskie statki zmieniają bandery lub znikają na morzach. Surowiec się miesza i sprzedaje jako zupełnie innego pochodzenia. Tak toczy się proceder wybielania czarnej ropy.
Na sankcjach najbardziej zaczyna cierpieć Europa, zwłaszcza w obliczu zamkniętych przez Rosję ukraińskich portów i zbliżającego się kryzysu żywnościowego. Wydaje się w każdym razie, że Putin ani technicznym bankructwem, ani konfliktem zbytnio się nie przejmuje. W zasadzie, jak podały rosyjskie media, odwiedzi on w tym tygodniu dwa niewielkie kraje byłego Związku Radzieckiego w Azji Środkowej. Jest to o tyle ważny news, że jest to pierwszy zagraniczny wyjazd Putina od rozpoczęcia konfliktu, przynajmniej taki oficjalny. To chyba pokazuje, jak bardzo ma on gdzieś tę całą sytuację. Zresztą przywódcy państw G7 na szczycie pokazali, że chyba również niezbyt przejmują się tą sytuacją, żartując się i śmiejąc z Putina, jakby to był nie wiadomo jaki tam obóz, na którym spotkali się starzy koledzy. Zobaczmy. Koniec upadku Związku Radzieckiego, szalejący kryzys finansowy i wszechobecna bieda. Garstka oligarchów staje się z dnia na dzień coraz bogatsza, a biedni muszą... Pierwszy dzień rozmów przywódców państw G7 był zdominowany tematycznie przez działania Rosji na Ukrainie. Przy tej okazji liderzy G7 zakpili z wizerunku macho prezydenta Władimira Putina, informuje Reuters. Rozpoczynając wyjątkowo upalną niedzielę pierwsze spotkanie w ramach trzydniowego szczytu, brytyjski premier Boris Johnson zapytał, czy można pozbyć się marynarek, a nawet pójść jeszcze dalej. Wszyscy musimy pokazać, że jesteśmy twardsi od Putina, zażartował Johnson, jeżdżąc konno z nagim torsem, potwierdził w odpowiedzi kanadyjski premier Justin Trudeau. Władimir Putin, dumny ze swojego wysportowanego wizerunku, był kilkukrotnie przedstawiany bez koszuli na zdjęciach publikowanych przez rosyjskie media państwowe, przypomina Reuters. Najbardziej znane jest zdjęcie Putina, na którym widać go siedzącego na koniu ze złotym łańcuchem na gołym torsie i wojskowych spodniach. Szefowie państw i rządów siedmiu wiodących krajów uprzemysłowionych spotkali się na szczycie G7 w zamku Elmau w niemieckiej Bawarii. Pierwszym punktem porządku obrad są konsultacje w sprawie handlu światowego. Wcześniej w pięknym słońcu goście szczytu G7 pozowali do oficjalnych zdjęć z kanclerzem federalnym Olafem Scholzem i jego żoną Bridą Ernst. Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem szczytu przewodniczący Rady Europejskiej wezwał do rozwiązania konfliktu dotyczącego dostaw zboża z Ukrainy. Nie potrzebujemy przemówień, potrzebujemy działań, powiedział. Podkreślił, że blokada ukraińskich portów musi zostać zniesiona. Musimy zapobiec przekształceniu pól zbożowych w pola walki, oświadczył. Tak naprawdę krajem rządzi jego córka razem z bandą idiotów, którzy dbali tylko o własne interesy. No i czy śmianie się z jednego z najbardziej wpływowych ludzi na świecie jest rozsądnym pomysłem? No odpowiedzcie sobie sami. Pozostaje pytanie, czy wyśmiewanie człowieka, który trzyma w szachu Europę i z którym mają negocjować przywódcy państw, jest odpowiedzialnym zachowaniem z ich strony. Zauważcie, że Putin tego nie robi. Zresztą mówiąc o wpływowych ludziach z Rosji, warto wspomnieć nie tylko o Putinie, teraz wpływowi ludzie z Rosji nie są już w Rosji. Najwięcej z nich trafia do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wielu Rosjan już potraktowało Dubaj jako bezpieczne schronienie, rosyjska Rada Biznesu, organizacja non-profit z siedzibą w Dubaju, na którą powołuje się amerykański dziennik New York Times, oszacowała, że w Emiratach Arabskich działa około 3000 firm, których właścicielami są właśnie Rosjanie. No i teraz, drodzy Państwo, specjalnie dla Was przygotowaliśmy dwa dokumenty dotyczące zarówno Władimira Zełenskiego, jak i Władimira Putina. Wyjdą we wtorek o 21 oraz w czwartek o 21. Także subskrypcja, dzwoneczek. Jak oglądacie na fejsie, to like na naszej stronie bądź na bieżąco, żebyście tego nie pominęli, bo są to naprawdę bardzo mocarne materiały. A teraz przejdźmy już do ciekawostki. W ramach ciekawostki przejdziemy do takich bardziej lokalnych tematów. Jesteśmy normalnymi ludźmi. Nie zrobimy im krzywdy, kurwa. Z tymi pytaniami on by tak zarobił w pysk, żeby się glanami nakrył. Bo jesteśmy... Nie jemy dzieci. Podczas spotkania z wyborcami we Włocławku Jarosław Kaczyński zadrwił z osób trans. Można mieć takie poglądy, dziwne co prawda, ja bym to badał, ale można, mówi. Chwilę wcześniej upomniał się o przyzwoitość w życiu publicznym. Jego wypowiedź skomentował Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej, który nazwał szefa PiS naczelnym homofobem Rzeczypospolitej. Musimy mieć pewne zasady. W demokracji jest zawsze walka polityczna, w demokracji zawsze się spierają i kłócą. I to jest normalne, z tym trzeba się pogodzić. Demokracja mimo sporów, mimo że to czasem jest denerwujące, jest lepsza od dyktatury czy
jakiejś formy niedemokracji, ale to nie znaczy, że te kłótnie nie powinny być ujęte w jakieś ramy przyzwoitości, mówił we Włocławku Jarosław Kaczyński. Prezes PiS przypomniał, że w parlamencie po raz pierwszy znalazł się w 1989 roku. Jak powiedział Kaczyński, musimy doprowadzić do tego, żeby powróciła prawda. Oczywiście ktoś może się z nami nie zgadzać, ma lewicowe poglądy, uważa, że każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że do godziny, jest w tej chwili w 5:30, byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą, mówił Kaczyński demonstracyjnie patrząc na zegarek. Prezes PiS się zaśmiał. Lewica uważa, że tak powinno być i należy tego przestrzegać. Mój szef, moja koleżanka czy kolega powinni się do mnie zwracać tym razem w formie żeńskiej. Można mieć takie poglądy, dziwne co prawda. Ja bym to badał, ale można, powiedział. Część publiczności odpowiedziała rechotem i oklaskami. Wypowiedź Kaczyńskiego, która w założeniu miała być żartem, nie ma nic wspólnego z obecnym stanem wiedzy. Światowa Organizacja Zdrowia uznała w najnowszej międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych, że transpłciowość nie jest chorobą, a traktowanie jej w ten sposób przyczynia się do dyskryminacji osób. Traktowanie jej w ten sposób przyczyn naukowych. Osoby transpłciowe w Polsce w największym stopniu spośród przedstawicieli społeczności LGBTQ+, dotknięte są skutkami systemowej dyskryminacji. Przykładowo blisko 61 osób transpłciowych doświadcza symptomów głębokiej depresji. Ta grupa ma też największe nasilenie myśli przeciwko sobie. Słowa Kaczyńskiego skomentował Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Ocenił, że wypowiedź prezesa PiS jest oparta o czyste stereotypy i nienawiść. Dzisiaj każdy z nas powinien stawać po stronie mniejszości, bo im jest po prostu trudniej zawsze. Obojętnie jaka to jest mniejszość, stwierdził poseł. Rządzący sporo mówią, a potem wychodzi Jarosław Kaczyński i mówi to, co naprawdę myśli. Czyli to, że ludzie, którzy mają inną orientację, są po prostu gorsi, powiedział polityk. Wielobarwna, radosna parada równości przeszła ulicami Warszawy, a Jarosław Kaczyński jak zwykle musiał wylać z siebie nienawistny jad. Napisał na Twitterze Piotr Szmulewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. I na pewno tego byśmy uczyli dzieci i na pewno te dzieciaki byłyby chronione, ale jest... I warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza kontrowersyjna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, czy też w ogóle obozu władzy o osobach spod tęczowej flagi. 2 lata temu powiedział tak. Próbuje się wmówić społeczeństwu, że to jest normalne, a to jest całkowity rozkład samego fundamentu społecznego, następstwa pokoleń, tego wszystkiego, co pozwoliło rozwinąć kulturę opartą na chrześcijaństwie w wymiarze materialnym i duchownym, co dało postęp ludzkości. No i jak zawsze, tego typu wypowiedzi też spotykają się z olbrzymią falą zarówno pochwał ze strony osób, które mają podobne podejście, jak i olbrzymią falą krytyki, w tym europejskiej zachodniej. W studiu Radia Z doszło do słownej sprzeczki pomiędzy europosłem PiS Ryszardem Czarneckim a wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Rysiek, ale nie atakuj, bo to jest bez sensu. Jesteś inteligentnym facetem i dobrze wiesz, że opowiadacie bzdury. I za tego Kaczyńskiego wstydzisz się przed programem i po programie. Tłumaczył wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Współprzewodniczący, przepraszam. No. Jaką wy macie opinię na ten temat? Czy zgadzacie się z Jarosławem Kaczyńskim, czy może jednak za daleko odleciał i jest po prostu radykałem takim samym jak część społeczeństwa LGBT, o których on mówi. Tylko on jest skrajnie anty, oni są skrajnie pro. Bo wiadomo, zdrowy jest zawsze jakiś taki środek. Radykalizm nigdy nie jest czymś dobrym. Ale piszcie koniecznie, jak wy to oceniacie, a tymczasem ja was zapraszam na nasze najnowsze sondy, które wyszły na kanale Co Mówią, w których zrobiliśmy relacje właśnie z Parady Równości. Jedna była taka ogólna, w której zapytaliśmy o takie ogólne postulaty tych osób, które tam były, a druga na temat potencjalnej aborcji. Czy sądzą, że powinna być dostępna dla takich osób? No i jak się na to zapatrują, jakie mają za tym argumenty? Bo wiadomo, jest to dość kontrowersyjna sprawa i fajnie jest posłuchać argumentów różnych stron. Nie tylko jednego, z jednej bańki, tylko też warto wsłuchać się w to, co mają do powiedzenia inne grupy. To, co widzieliście przed chwilą na slajdzie, to był właśnie fragment naszej sondy. Zapraszam was bardzo serdecznie na nią. Jest naprawdę ciekawa na jedną i drugą. Linki w opisie i przypiętym komentarzu. Ja już się będę żegnał. Pamiętajcie, że jeszcze we wtorek i czwartek na Bądź na Bieżąco na tym kanale pojawią się 2 dokumenty dotyczące Zełenskiego i Putina. Także czekajcie. Na pewno będzie warto. Dzięki serdeczne, trzymajcie się ciepło, no i heja.